Szymon, dzisiaj do Bełchatowa przyjechał lider tabeli od Raopole. Pytanie do ciebie z perspektywy boiska, aż punkt czy tylko punkt? To znaczy na pewno dwa punkty stracone, no bo gramy u siebie. Musimy narzucać swój styl gry, nie możemy pozwalać przeciwnikowi na wiele, także z perspektywy spotkania to byłby taki mecz walki, można powiedzieć, także mimo wszystko dwa punkty stracone. Ten jeden punkt nas na pewno nie cieszy. Zdradź trochę tajemnicę szatni. Dlaczego po przerwie został zmieniony Marcin Krzywicki? Jakaś kontuzja czy zmiana koncepcji gry? To już sprawy szatni, to nie będę tutaj rozstrzygał. To po prostu została podjęta decyzja trenera, że zmiana i tyle. Powiedz mi, w drugiej połowie wyglądało trochę tak, jakbyście oddali pola odrzeć. To wynikało z braku sił, czy generalnie trener was uczulał, że Odra jest groźna i trzeba bardziej myśleć o defensywie niż o ofensywie? Znaczy ja nie uważam, żebyśmy tutaj oddali jakoś pole przeciwnikowi. Staraliśmy się grać to, co nam nakreślił trener. Wychodziło to lepiej i gorzej. Mówię, gramy u siebie, musimy tutaj gryźć trawę, żeby po prostu zdobywać punkty i tyle. Marcin, w Bełchatowie lider tabeli od Raopole, ale chyba nie jesteście zadowoleni z tego jednego punktu. Znaczy, no nie jesteśmy zadowoleni z jednego punktu. Walczyliśmy o 3 punkty, ale też mieliśmy dużo szczęścia, bo mieli groźne sytuacje. Myśmy też mieli kilka sytuacji, no ale jakbyś to powiedział, jak nie idzie wygrać, to trzeba zremisować. Po zmianie Marcina Krzywickiego ta gra wyglądała trochę na bardziej defensywną. Czy tak was ustawiał trener i mówił w szatni, że bardziej trzeba myśleć o defensywie i zabezpieczyć tyły, a być może coś spadnie z przodu, czy wynikało to trochę z czegoś innego? Znaczy nie, zawsze mamy takie założenie, żeby grać bezpiecznie z tyłu, żeby nie stracić bramki, a z przodu, żeby coś wpadło. No. Krzywego trener zmienił, nie wiem czemu, no wszedł Flaszka, no i później jakoś ta gra inaczej trochę wyglądała, no musimy teraz pomyśleć, jak zagrać z Polonią i żeby wygrać. Tutaj po meczu, że tak powiem, wśród starszyzny z trenerem rozmawialiście, o czym była ta rozmowa? To była rozmowa między trenerem a zawodnikami, to więc to na razie musi zostać w szatni. Marek, przed tym meczem byliście liderem tabeli i do Bełchatowa chyba przyjeżdżaliście po 3 punkty, więc nie do końca chyba jesteście zadowoleni z tego jednego. No tak, patrząc przez pryzmat całego meczu stworzyliśmy sobie, zwłaszcza w drugiej połowie, dużo więcej sytuacji niż Bełchatów. Podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego, może tak fizycznie lepiej, dobrze nie wyglądaliśmy jak w ostatnim chociażby meczu. Ale mówię, trzeba szanować punkt na wyjeździe. Bo przed meczem jakieś tam były obawy, bo jest to spadkowicz z pierwszej ligi, także gdzieś tam były jakieś obawy o ten mecz, ale tak jak mówię, no, chcieliśmy tu zgarnąć pełną pulę. No właśnie, czy w takim razie GKS czymś was zaskoczył, czy raczej to było doskonale rozpracowane przez trenera i dzisiaj nie było żadnego zaskoczenia ze strony rywala? Ja myślę, że to widać na boisku, że chyba nas Bełchatów nie zaskoczył. Myślę, że my chyba ich zaskoczyliśmy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy lepsze okazje do strzelania bramki, no ale trudno, no czasami tak jest, że się nie strzela, a ważne jest to, żeby nie stracić też bramkę, nie? Także, no mówię, trzeba szanować ten punkt. No przede wszystkim jego słabszą postawą w pierwszych 45 minutach. No myślę, że było kilka takich sytuacji, w których mógł się Marcin lepiej zachować. Tutaj też muszę powiedzieć, że my jesteśmy zespołem, który nie do końca miał czas się do tej rundy, do tego sezonu przygotować i mogą w trakcie najbliższych tygodni wynikać takie sytuacje, że zawodnik po prostu będzie w słabszej dyspozycji wtedy, kiedy zmęczenie się nałoży, wtedy, kiedy nie będzie na 100% gotowy do gry. No dzisiaj tak fizycznie to wyglądało słabiej u Marcina Krzywickiego i uważam, że chcąc pomóc drużynie,
Po prostu musiałem go zmienić po pierwszych 45 minutach. Liczę na to, że on się bardzo szybko odbuduje. Jest to nasz na pewno jeden z ważniejszych zawodników w drużynie, w zasadzie jedyny napastnik, także liczę na jego szybką dyspozycję i powrót do pewnej formy.